Hej, witam serdecznie w kolejnej misterii Pokémon White. No i tak, ostatnio już grała się w Challenger's Cave, w tej oto jaskini. No i na dobrą sprawę, z tego co mi się przypomina, już chyba wyeksplorowałem ją całą. No i tak, byłem szczerze przekonany, że tutaj występuje Terrakion, ale jednak nie. Sprawdziłem info i można go znaleźć na Victoria Road, się okazuje. No dobra, no to cóż, skoro nie znajdę tutaj tego, co chcę znaleźć, to ewentualnie rozejrzyjmy się jeszcze, czy czegoś nie pominąłem. Jeżeli nie, no to będziemy mogli iść dalej. Gdzie jest mój Ripel, ja się pytam. Tu jest mój Ripel. Tyle z tych itemków, a niestety układ ich jest tak straszny pod tym względem, że no... pod tym względem... Teraz słowa mi brak. O, może coś ciekawego tu w ogóle występuje. Czy pewnie Basculin, no ale... A układ jest straszny, że właśnie i Itrepel jest tak nisko, a na samej górze są przedmioty takie głównie do trzymania poksów. Dla poksów. Dobra, wyeksplorowałem już praktycznie wszystko, więc myślę, że z tej jaskini to co najwyżej jeszcze możemy coś popatrzeć, czy nowego nie znajdę, ale raczej wątpię. Dobra, więc... Mógłbym na dobrą sprawę użyć jakiegoś escape rope'a. Tylko pytanie, czy jakieś mam. Wydaje mi się, że chyba niekoniecznie, więc ta jaskinia tak naprawdę jest tylko po to, żeby powalczyć z kilkoma trailerami, ewentualnie coś przyekspić i znaleźć parę przedmiotów. Powiem Black Belt głównie chyba. No dobra, no to skoro i tak już tutaj chyba nic więcej nie znajdę, to chodźmy stąd. Zaraz, czy ja teraz trafiłem na jakieś inne partie? Czy ja tu byłem? Raczej tak. No dobra. To do wyjścia droga będzie raczej tędy. Dokładnie. No dobrze, no to teraz myślę, że udamy się właśnie na zapolowanie na legendarnego Kobaliona. Tylko tak, nim się udam, to się jeszcze będę musiał podleczyć. I oczywiście dostaniemy się tam z Digipokémon. Bo akurat szczęście, że Kobalion jest blisko wejścia. Raczej wyjścia może bardziej. Chociaż wejście, akurat tutaj to jest pojęcie względne, bo to zależy od kierunku, którego wchodzimy. No dobrze, w każdym razie leczmy się. I teraz tak, z Kobalionem to nie są żarty. Z Kobalionem walka będzie trudna. Dlaczego? Dlatego, że Skubaniec 1 ma ruch Zord Dance, jest kamienny. Kobalion, Terrakion, co ja z tym Kobalionem? Wszystko mi się myli, to tradycyjnie. No i tak, no będę musiał najpierw pewnie wejść słonno i spróbować go osłabić. Albo czym? No nie mam pojęcia tak na dobrą sprawę, jakim poksem mógłbym Terrakiona optymalnie osłabić, tak żeby go nie wykończyć, ale może Airslash, go nie załatwi. Przede wszystkim będę chciał mu obniżyć atak, bo to myślę będzie dość kluczowe. Tu już wszystko co było do ogarnięcia ogarnąłem, więc droga do Kobaliona tak naprawdę jest dosyć prosta. Pytanie teraz tylko, które to się szło, czy w lewo, czy w prawo. On był tu gdzieś niedaleko. No, świetnie, jeszcze Ripel się skończył. I to było chyba... Nie, tutaj nie. Dobra, chyba znowu muszę zarzucić Ripela, bo po prostu te dzikie poksy mi tutaj spokojnie dadzą. Ja wiem, że dobrze byłoby wyekspić, ale no... Odcinek akurat nie jest zbyt dobrym momentem na to. Także back item, no i na szczęście już jak już raz wybierzemy Ripela, to już drugi raz on tutaj będzie. Raczej wątpię, że dobrze poszedłem, chyba jednak będzie z tamtej strony. On był taki, ta skinia się pojawia w dosyć specyficznym... Aha, no tutaj właśnie. Dobra, no to co, jest moi drodzy i Terrakion. Dobra, więc przed Terrakionem musimy sobie zapisać grę. No, złapanie jego nie będzie łatwą sprawą. Tak jak Virizona załatwiłem jednym ciosem, tak może być i tu. No dobra, to zaczynamy waleczkę z ostatnim Terrakionem, ostatnim z trójki Mieczy Sprawiedliwości. Dobra, no i oto jest i Terrakion. Dobra, lecz słonna. No i tak, od czego bym zaczął? Myślę, że najpierw od Feather Dance'a. Spróbujmy obniżyć mu atak jak to najbardziej tylko możliwe.
Chociaż ja wiem, że on będzie mógł nadrabiać coś z Dancem, ale no... Zróbmy to. Dobra, teraz raz. Już jego ataki nie są zbyt efektywne. De facto ma Rock Slade'a, więc te będzie mógł we mnie przywalić dosyć konkretnie. Dobra, Air Slash. Zabrał mu dosyć optymalną ilość HP, aczkolwiek no wolałbym, żeby jeszcze miał ich mniej. No dobra, kolejny Fetter Dance. Niestety nie mam mu czym zabrać więcej HP, a szkoda. Jeszcze jakiś status by się przydał, chociaż Paraliż coś, o pięknie uniknąłem Rock Slade'a, bardzo dobrze. W sumie ma akurat ataki, które nie mają zbyt wielu BP. Z wyjątkiem może Zord Dance'a, bo Zord Dance'a ma chyba troszkę więcej. Dobra, Rock Slade, trafiony, ale już po trzech Fetter Dance'ach, no to robi niewiele. Pytanie, co jeszcze mógłbym mu zrobić, żeby go chociaż troszeczkę jeszcze osłabić? Na pewno nie użyję Cruncha z Totlanda, bo on ma umiejętność Justify, która właśnie zwiększy mu statystykę ataku. Więc to byłoby dosyć samobójcze zadanie. Niestety, muszę próbować go łapać na HP, jakie ma teraz. Także raz, no i tyle. Mógłbym Quibola w sumie na starcie rzucić, chociaż no... Jakby zarzucił we mnie Rock Slade'a, a mając full HP, mogą być kiepsko. Najwyżej jak będzie używał Zord Dance'a, to będę kupotrował Fetter Dance'em i takie będą taneczne boje. Dobra, trzymamy się. Ani w dgnie skubanec. I Sacred Sword. Tak na razie marnuje ataki. Nie wiem, czy to w sumie dobrze, czy niedobrze. Dobra, kolejny ultrasik. I raz, i dwa, i trzy, i nic z tego. Ach, trudno. Dobra, jak na razie słonna całkiem dobrze się trzyma. Jak na swoje defensywy i ileś HP. Akurat z ilością HP może nie ma tragedii, ale akurat z defensywami to tak nie za dobrze. Dobra, i kolejny Sacred Sword. Czemu to Zord Dance'a ani razu jeszcze nie użyło, to mnie zastanawia. Teraz on ma świadomość, że ja mam Fetter Dance'a, chcę wykończyć najpierw słonne najwidoczniej. Będę musiał jakiegoś Potiona użyć w razie czego. W sumie to chyba już powoli jest ten moment. Chociaż nie, myślę, że jeszcze z jednym atak przyjęli, ale nie będzie dość krytyczny. Jak stracę słonne, to może być kiepsko. Dobra, raz. I tylko raz. Dobrze, oczywiście, no nie będę tutaj całego odcinka poświęcał na łapanie tego poksa, bo może tak też być. Dlatego też zrobimy krótkie cięcie i wracam do was za jakiś czas, jak mi się uda to złapać. Siedzi, moi drodzy, siedzi. W sumie nawet za dużo nie musiałem wycinać, że tak powiem. To chyba ze trzy rzuty tylko. No ale dobra, no więc ja się też podleczyłem słonne. No i mamy Terrakiona, moi drodzy, więc jest to taki jaskiniowy Pokémon typu kamienno walczącego. Oczywiście walczący tak jak każdy z trójki Mieczy Sprawiedliwości. Jego Charizard jest wystarczająco silna, żeby przebić się przez ściany ogromnych jaskiń za jednym jakby uderzeniem. Ten Pokémon powiada się... O tym Pokémonie mówi się w legendach. Dobra, więc mamy całą trójkę. No i fajnie. Także mamy je wszystkie. No dobrze. No to kolejny legendarny mon złapany. No i fajnie. No i fajnie. Dobra, więc to w sumie to był taki chyba główny element dzisiejszego odcinka. No i tak, wspominałem też niejednokrotnie, że to jest jeden tak naprawdę nie do końca z trzech, bo jest jeszcze pewien czwarty Pokémon, którego też można zaliczyć do Mieczy Sprawiedliwości. Aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, on był dostępny tylko, znaczy przynajmniej w dystrybucji, do wersji Black i White 2. I tak się składa, że najprawdopodobniej w którejś z tych gier go mam, więc sobie najwyżej jego prześlę przez wymianę. A mowa tutaj o mitycznym Pokémonie, jakim jest Keldeo. Właśnie, Keldeo jest z kolei... No można właśnie go zaliczyć jako kolejny z tych Mieczy Sprawiedliwości. Jest to ogólnie poks typu wodno-walczącego. Tak więc na szybkości sobie zerknę, czy aby na pewno go sobie nie przesłałem do innej gry, czy mam go na Black 2. W międzyczasie polecimy sobie do
ponownie Andela Bay, bo tam w sumie mamy kolejny dzień, więc można by stoczyć kolejną ciekawą walkę z kimś z Richesów. Także polećmy sobie do właśnie zatoczki. W sensie, że jest pewna nieodkryta do końca ścieżka, na której właśnie też mamy... co my tu mamy? No jeszcze mamy coś do odkrycia na pewno. Dobra, więc tak, jeszcze tylko na momencik sobie zerknę, czy w moich blekach dwójce ja mam Keldeo na stanie, żeby go sobie przesłać. Mam. Dobra, więc możemy sobie w sumie zrobić takiego szybkiego trade'a. Będę miał dodatkowy wpis w tekście i w sumie możemy zrobić więcej niż jednego szybkiego trade'a, bo de facto mogę sobie przesłać troszeczkę więcej ciekawych Pokémonów. Bo przesyłam sobie trochę mitycznych Pokémonów, które właśnie były rozsyłane do Black i White 2 głównie. Przy okazji też może sobie przetransferuję jakieś startówki albo coś, czego ogólnie nie mam, żeby po prostu mieć dodatkowe wpisy w Pokédexie. Dobra, powiedzmy, że mam to trzeba. No dobra, to tak, dzisiaj taki ogarniający odcineczek, poprzesyłam sobie parę poksów. A zaraz, to jest Global Terminal, nie, to nie to. Nie ten dział. Zaraz, tutaj Wi-Fi, i tak z tego nie skorzystam, o kurczę. No dobra, to się trudno, nie powiem, bo dlaczego? Bo nie mam włączonej komunikacji bezprzewodowej, a niestety na 3DS-ie to trzeba włączyć przed odpaleniem gry DS-owej, więc kicha. No dobra, to zostawmy sobie na kolejny odcinek trade'y. No dobra, no to cóż, skoro trade'ów nie ogarniemy, ale już sobie przygotowałem mniej więcej poksy, więc w następnym odcinku będzie troszeczkę mniej do roboty. Dobra, więc co rozumiemy do pokonania Richesów, jest to fajny sposób na doekspienie. Dobra, i tak, Kunkle Door na front i walczmy. No. Tak więc znowu jesteśmy. No i pierwszy z Richesów. Dobra, to oczywiście będzie bardzo szybki mecz. Wstanę, że mój chyba nawet jeden Big Break załatwi sprawę. Widzisz, Aqua Tail. To jest całkiem mocny atak. Nawet wykonanie bójca coś robi. Ciekawe, kogo my tutaj dodatkowo odblokujemy. Dobrze, pięknie. Jeden cios i wygrana. Oczywiście teksty mają bez zmian, więc tutaj nawet się nie fatyguję tego czytać. Dobra, i tak będziemy walczyć z rzędu z kilkoma trenerami. Dobra, tym razem trenereczka, która ma tylko normalne boksy, więc też luz. Dobra, Big Break. Dobra, jeszcze pozostaje nam pokonać Lapny, no niestety Lapny będzie szybszy. Dobra, Entertainment, bez szwanku totalnie wychodzimy z tych walk. Dobra, pokonamy. Dobra, wygrana kolejna, no to jeszcze lecimy z najświeższą w sumie można by rzec scenerką tutaj. Dobra, Kvaridon, jejku, ale imię. Dobra, w każdym razie Bronzong. Chyba Super Power załatwi sprawę, tak mi się wydaje. Próbujmy! Dobra, Bronzor załatwiony. No i pozostaje jeszcze... O, Kangaskhan. Dobra, myślałem, że ona ma kolorka. A może ma jeszcze kolorka? Ona chyba ma 3 poksy. No to jak tak, to też spoko. O nie! Ja mam defens obniżony! Zapomniałem o tym fakcie. Ale dobra, przeżyłem. A tak też mam obniżone. O kurczę, zapomniałem o tym.
Oj, świetnie. Dobra, czyli jest słabo. Dobra, ale wyślemy Stoplanda, może poratuje sytuację. Ale się załatwiłem. Jakbym nie zapomniał, że użyłem, że po prostu mam obniżone statystyki, bo od razu walnę superpowerem jeszcze raz i by załatwiło sprawę, a tak no to trochę pokomplikowało sytuację. No ale dobra, Stoplend ratuje. Oj, przy okazji więcej kasy zarobię. To może właśnie pięknie, wspaniale grindować kasę. No dobra, no i jeszcze pozostaje właśnie, wspomniałem wcześniej, Golurk. No dobra, Stoplend w sumie jest całkiem dobrym wyborem na niego, bo mamy Crunch. Dobra. Wow, to był Hammer Arm. No nawet nie poczytałem. Jo, prawie mnie zdjęło. Dobra, jeszcze raz Crunch. A to w sumie jeszcze będzie jedna trenerka do pokonania, czy bądź trener, jeszcze nie wiem. Ktoś nowy się pojawi. Dobra, no i ostatni trener na dziś, na teraz. Dobra, tak. No i ktoś jeszcze jest. Jestem tak poekscytowany, aż krew się we mnie gotuje. Tak więc, czy zawalczysz ze mną? Chcemy, nie chcemy, musimy. Tak więc kolejny członek rodziny Richesów. Zillion. Okej, okay. Kto za walki? Shocklo. Shocklo jest bardzo defensywnym monem, akurat Conkeldurr jest całkiem dobrym wyborem, bo to jest Pokémon robaczu kamienny, a że akurat kamień nie blokuje ataków kamiennych, więc mój Rock Slide będzie super efektywny. Aczkolwiek... No wiedziałem, że sprawy nie załatwi. Power Trick! Zamienia on z atak z obroną, przez co będzie mi w sumie go łatwiej rozwalić. Ale gdybym go nie rozwalił, to wtedy mógłby we mnie przywalić to konkretnie. Shocklo jest bardzo ciekawym poksem. Dobra, lecąc dalej, Politoid. Dobra, walki z Politoidem użyję już może Serpiriora. Politoid jest jedną właśnie z alternatywnych ewolucji Poliwhirla. Poliwhirl może ewoluować właśnie Politoida lub Poliwrafa. No dobra, Palifilda spróbujmy rozwalić się Leaf Blade'em. I pada. Pięknie. Dobra, 4000 punktów expa, piękno. Level mamy. W sumie Volcaronem mogę też stać do mojej drużyny, bo tak pewnie zalegać z poziomem. O, Leaf Storma próbuję poznać. De facto nie chcę go uczyć, bo to jest bardzo silny atak mimo wszystko, ale nie. No i dobra, Crocodile. W sumie pokazałem całkiem dobrego do walki z nim, ale jednak użyjmy czegoś innego. Ale słonna. W sumie najlepszym wyborem byłby de facto Conkeldurr. Z tego EV do ataku, chociaż chyba już mam wymaksowane. Więc nie wiem, czy jest sens na to już zwracać uwagę. Już mam takie poziomy, że chyba i mam EV-ki na maksa. Dobra, Crocodile to przetrzymał. No, można się było tego spodziewać w sumie, full play. De facto nie powinno to... No dobra, cios krytyczny, to mówi wszystko. Moxie! Dobra. Więc, no tak, jak nie ma Intimidate'a, to ma Moxie. Teraz tak, muszę dostać Poxa, który będzie szybszy. Więc... Czy Stoplend będzie szybszy? Miejmy nadzieję. Reversal. Crocodile sam sobie nie jest jakiś mega szybki, więc się udaje. No, przy okazji więcej kajsiku zgarnę. Gdyby nie był full play krytyczny, full play jest tym silniejszy, im silniejszy jest przeciwnik w statystyce ataku. Dobra, Licky. W sumie to mój reversal może być tutaj całkiem dobrym pomysłem. Nie, tylko czy będzie wystarczająco silny. Okej. Licky jest Pokémonem normalnym, jest to wyższa forma Lickitunga, którego chyba mi się udało wcześniej złapać. Łoch, Paluip, na szczęście nie trafił. Cudnie. Dobra, jeszcze raz reversal. Klik jest dość wytrzymały, więc... Dobra, się udało. Świetnie. Dobra, tak więc mamy to. I wygraliśmy z Zillionem. Cóż za imponująca siła i 25 tysięcy kolejne za zwycięstwo. Ho, ho! Nieważne, jak stary jestem, zawsze mam niezłą zabawę z walk Pokémon. To takie poekscytujące. Tak ekscytujące, że fajnie zawalczyć czasu do czasu, więc wróć. Może wygram następnym razem.
No i wciąż jeszcze mamy wolne miejsca przy stole, co oznacza, że jak przyjdziemy następnego dnia growego, że się tak wyrażę, to znów będziemy mogli zawalczyć. No i cóż, no w sumie fajnie by było jeszcze ogarnąć te wymiany jednak, bo odcinek i tak jeszcze mamy sporo czasu, przy okazji jeszcze pomówimy coś o nowych boksach, więc ja zrobię cięcie, żeby po prostu zdecydować konsolę i włączyć sobie komunikację i wracam za chwileczkę. Dobra, moi drodzy, wracamy, no i chodźmy czym prędzej skorzystać z Union Roomu, żeby się powymieniać, ale w sumie to najpierw coś na tą wymianę jeszcze trzeba sobie wziąć, haha. No dobrze, no to tak, komputer Amanity, opcja Move i coś sobie zaraz tutaj mniej lub bardziej niepotrzebnego ogarniemy. Co ja mogę przetradować? Tu mam dekletów bardzo dużo, więc sobie ogólnie przygotowałem 6 Pokemonów na wymianę. Więc tutaj cały ten rządek tak naprawdę sobie będę mógł... Dobra, sprawa, mam akurat 6 dakletów. Dobra, Team Daklet na wymianę. Już tak ułożę, żeby drużynka była ładnie ułożona. Dobra, i ciśniemy na Union Room. Ciśniemy na Union Room. Tyle razy zapisywałem już w dzisiejszym odcinku, że mam nadzieję... No nie, to musi się po prostu wszystko dobrze nagrać. Dobra, i jak sobie poprzesyłam parę ciekawych monów, no to wtedy... Wtedy sobie jeszcze zerkniemy w boksy i coś sobie powiemy na temat tego, cośmy otrzymali. Dobra, także trafiamy do Union Room. No i tak, widzę, że już jest kolejna osoba. Tak więc zagadajmy. Dobra, mamy łączność. Dobra. I co chcemy? Chcemy się potradować, powymieniać. Tak więc tutaj akceptujemy drugie konsoli, no i zaczynajmy. Chociaż, zaraz, to była z poziomu boksu trady, a może i były, już nie pamiętam jak to było. No były, dobra, więc nie musiałem brać konkretnie drużyny. To w sumie akurat jest spoko opcja, bo mógł sobie powymieniać coś więcej. Dobra, więc na początek pokażmy... Keldeoy. W zamian za słonne. Keldeo już sobie zostawię na jakiś czas w mojej drużynie. Także potwierdzamy. No i tak, musimy znowu, no to jest właśnie troszkę z jednej strony słabe, że proponujemy aż 3 poksy, tak? I tyle trzeba razy to przeklikać, żeby się w ogóle móc wymienić, to jest akurat kiepskie. No dobra, w każdym bądź razie, no... Znaczy to było fajne, jak na przykład się z jakimś randomem wymienialiśmy, tak? Musieliśmy podejrzeć Pokémony, wybrać co chcemy, tak? Jakieś negocjacje, to było spoko, ale... Jak już się z kimś to konkretnie umówionym, tak jak no... Ja na przykład sam ze sobą się wymieniam, wiem co chcę przesłać, to już jest trochę... problematyczne, że jest tyle tych kroków. Dobra, w każdym bądź razie otrzymaliśmy Keldeoy! Nie pamiętam, czy Keldeo był dystrybuowany do właśnie Black White, więc tutaj już nie będę kombinował, po prostu go sobie prześlę z save'a, na którym już go mam. Podobnie też będzie z drugim Pokémonem, którego pewnie też gdzieś tam zauważyliście. A mowa tutaj o Pokémonie, jakim jest właśnie Dynasect. Dokładnie, on również jest w deksie, aczkolwiek no nie jest wymagany do właśnie... To wyżej, to tak, show, trade, yes, dobra, wybierz, trade, jeszcze raz, yes, czy tam trade, no dobra. Także wysyłamy znowu Ducklet, która leci sobie dosłownie do innej gry, a tymczasem odbierzemy Dynasecta, kolejnego mitycznego Pokemona, który również był dostępny w dystrybucji. Na pewno do Black White 2, aczkolwiek czy do Black White, to nie byłbym też tego pewien, dlatego też sobie go prześlę, już nie będę też kombinował. Skoro już mam wszystko na jednym save'ie, co potrzeba, to się po prostu powymieniam. Także oto jest i Dynasect. No i poza tym wymienię sobie jeszcze parę innych poksów, które posłużą mi jako po prostu uzupełnienie do Pokédexu. Jak już też pewnie zauważyliście, albo i nie, bo w sumie nie wiem czy jest wgląd na drużynę, nie zwróciłem na to uwagi.
Nie, w sumie nie ma. No dobra, no to tak. Kolejnym poksem, jakiego sobie właśnie wrzucę, będzie no nazwany jako Benny, ale będzie to samoród, nie, jak mu tam było. Jakaś wyższa forma ostatnia oszałota, no. Samurat, jakoś tak chyba. Dobra, no to co, to akceptujemy, tradujemy. Dobra, klikamy, spamujemy i jedziemy. Kolejna wymiana, ostatnia forma wodnego startera w każdym bądź razie. Nazywa się Benny, bo mam go ogólnie z GTS-a. I to jeszcze z czasów, gdy ten GTS faktycznie jeszcze tak normalnie działał. Także z dosyć dawnych czasów. Dobra, także mamy kolejnego poksa do Dexu. Właśnie wymiany są jedyną opcją, żeby zgarnąć komplet starterów. Dobra, idąc dalej. Idąc dalej z wymianami. Pozostały jeszcze aż 3 poksy. Ale te strasznie długo wymiany trwają tutaj. Dobra, będzie to wyższa forma z kolei Pansira. Znaczy Pansira, Pansedge'a znaczy się, czyli Simisage. Jedną miał piatkę, mieliśmy. No de facto do ewolucji każdej potrzebny jest kamień też poszczególnego typu, a że w tej grze aż... Znaczy da się je zdobyć, ale... Skoro już mam opcję, żeby się wymienić i zgarnąć gotowca, to czemu sobie życia nie ułatwić? Zresztą to jest też kolejny wpis w deksie. Też by dobrze było popatrzeć, co potrzebuje ewolucji ewentualnej, to wtedy mógłbym jeszcze sobie też coś niecoś ogarnąć. Dobra, tak więc kolejne poksy poszły. Dobra, i pozostają jeszcze dwa. Dobra, na drugiej grze już mam przygotowane. Dobra, tu biorę Docklet. Zobaczymy, czy nie, no dwóch naraz się niestety chyba nie da wymienić. A szkoda, bo w sumie jakby się dało po 3 poksy wymieniać, to byłoby genialne. No ale to jakoś chyba nikt na to w Game Freaku nie wpadł, że masowo się będzie chciał wymieniać poksy. Dobra, tutaj obojętnie. Ces Mitolda też sobie prześlę, bo jednak ewoluuje na dość wysokim poziomie z tego co pamiętam. Także też sobie zaoszczędzę troszeczkę czasu na ekspieniu. No dobra, tak więc wodny poks za wodnego poksa. No i tam ostatnim będzie jeszcze z Crafty. No, z Kradzigo oczywiście na dziko można znaleźć, ale z Craftygo już troszeczkę chyba ciężej. A więc kolejny wpis do deksu, Sesmitoid. Chociaż z drugiej strony mogłem z powrotem przesłać któregoś z tych monów, bo tak naprawdę nie są mi one do niczego potrzebne. Więc na przykład takiego Pansedge'a, że nie wiem czy pan... że Simisage'a, jajku mi się tak szanią te nazwy. Dobra, to odeślę może Sesmitoida, bo on mi nie będzie raczej potrzebny. A tu sobie wyślę właśnie z Craftygo. Dobra, ostatni trade. Klikania co nie miara, ale dobra, leci. Dobra, jest Crafty! Kolejny wpis do Dexu.
No dobra, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wymiany. Także jeszcze rzucimy sobie okiem na to, cośmy dostali, na to, cośmy złapali. W sumie już nie pamiętam też, jakie poksy dokładnie tam wcześniej były. Dobra, tu już wychodzę, kończymy. Dobra, koniec z wymianami. No i też kończmy z komunikacją. Dobra, odkładamy drugą konsolkę i czym prędzej mkniemy na boksy. No to sobie zaraz zobaczymy, cośmy to ciekawego dostali. Dobra, zaczniemy może właśnie od party, czyli od poksów, które udało mi się zdobyć. I właśnie mamy tutaj jakby czwartego z Mieczy właśnie Sprawiedliwości, jakim jest właśnie Kaldio. Kaldio był dostępny w letnim evencie 2012, o czym świadczy ten skrót z SMR, czyli Summer 2012. I był przesyłany właśnie do Pokémon Black i White 2. No i właśnie jest to Pokémon wodno-walczący. Oczywiście charakteryzuje się on całkiem dobrą statystyką ataku specjalnego i speeda, chociaż no atak w sumie też byłby nie taki najgorszy. No w każdym bądź razie też jest to poks, który poznaje Sacred Zorda i ma umieć Justify tak samo jak wszystkie strójki Mieczy Sprawiedliwości. Jeszcze w sumie nie widzieliśmy Terrakiona, ale też zobaczymy. No i cóż, ma on też Gift Ribbona, oczywiście jak to Pokémony z dystrybucji. Dobra, dalej idąc, mamy jeszcze Genesecta od Plazmy. On był z kolei też z eventu przez jakiś tam, no, z jakiejś tam okazji premiery filmu bodajże. Był też jeszcze Shiny Genesect de facto w dystrybucji, on był tylko w Japonii, był fajnie czerwony. Dobra, w każdym razie ma umiejętność Download, która zwiększa jego moc w zależności od defensyw przeciwnika. Z tego co mi się wydaje, to było tak, że im wyższy ma defense, tym podkręca nam atak, a jak spec defense, to spec atak, jakoś tak bodajże. W każdym bądź razie ma on ekskluzywny atak, jakim jest Technoblast. Technoblast wystrzeliwuje przedmiot, promieniem w przeciwnika i zależy to od przedmiotu, jaki trzyma. Tak zwany drive, czyli jakby, nie wiem, sterownik, coś takiego. No i możemy go dać Genesectowi i Technoblast wtedy ma taki typ, jaki ma ten przedmiot. Tak więc tak to działa. Dlatego mam jeszcze Magnet Bump, atak fizyczny, stalowy, nikt nie poduje. Solar Beam i Signal Beam, to już chyba nam ruchy znane. No dobra, dalej mamy jeszcze Samurota, czyli właśnie Poxa, którego gdzieś tam wcześniej kiedyś dostałem na GTS-ie. Dawno, dawno temu od Zaka pochodzi. No i tak, jest to poks wodny czysto, ostatnia forma Oshawota, czy jak to tam jemu. Ma on w sumie z nowych ruchów chyba tylko Razor Shell, jest to taki atak wodny, fizyczny, który może też obniżyć przeciwnikowi defense. No i dobra, to chyba tyle. Mamy jeszcze Simisearcha, wyższą formę właśnie Simisira, znaczy Simisira, Pansearcha. Simisear to był ten ognisty. No to tutaj w zasadzie to nie ma za wiele co mówić. No i jeszcze mam Scraftego, wyższą formę Scratchigo. P2 Laboratory. To ciekawe, gdzie ja to złapałem. Mniejsza z tym. W każdym bądź razie, no tutaj z nowych ruchów chyba mamy Rock Climb. Jest to atak fizyczny, który może oszołomić typu normalnego. No dobra, no to teraz jeszcze tylko moją drużynę by trzeba było jakoś ogarnąć. No i te poksy jakoś tutaj w boksie umieścić. Z powrotem. Akurat co do Genesecta, to chyba jeszcze dobrze będzie się z nim przejść. Ja jeszcze muszę też sobie zobaczyć, gdzie to było. Można właśnie te drive'y dla niego dostać. Natomiast tak, jeżeli chodzi, myślę, o odcinek dzisiejszy, to będzie na tyle. W sumie to jeszcze... Czy ja będę potrzebował Seekinga? Nie wiem. Ale na pewno raczej nie będę potrzebował... Dobra, Serpiliora sobie wyrzucę, wezmę do drużyny Volcarona na front oczywiście. No i Volcarona będziemy się widzieć dalej w kolejnym odcinku. Tymczasem w dzisiejszym, moi drodzy, będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach z serii, których to albo ruszymy dalej, albo znowu będziemy coś ciekawego robili. Chociaż czy dzisiaj robiliśmy coś ciekawego, nie wiem. Dobra, już raz o to. W dzisiejszym odcinku to wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć!